Część pierwsza, staw biodrowy. Zaczniemy od palpacji struktur anatomicznych, które będą naszymi punktami odniesienia, które będą stanowiły kluczową rolę do orientacji, w którym miejscu jesteśmy. I tak zaczniemy od najprostszych i najbardziej wyraźnych struktur, jak kolec biodrowy przedni górny, kolec biodrowy przedni dolny, więzadło pachwinowe, guzek łonowy, panewka miednicy i głowa kości udowej, węzły limfatyczne, otwór zasłonowy, tętnica, żyła i nerw udowy oraz wszystkie nerwy, które są w tej okolicy, czyli nerw biodrowo-podbrzuszny, biodrowo-pachwinowy, płciowo-udowy i skórny boczny uda. Dalej przejdziemy do krętarza większego, guza kulszowego i kolca biodrowego tylnego górnego. Dodatkowo będziemy sprawdzali tkliwość i położenie trzech kaletek, czyli kaletki krętarzowej, biodrowo-grzebieniowej lub biodrowo-łonowej. To jest starsza nazwa, biodrowo-łonowa jest nowszą nazwą anatomiczną i kaletki kulszowej. Tak więc zaczynając od pokazania na modelu szkieleta, zaczniemy sobie od kolców biodrowych. Tutaj na górze mamy kolec biodrowy przedni górny, pod nim nieco przyśrodkowo mamy kolec biodrowy przedni dolny. Będą to dosyć istotne struktury anatomiczne zarówno do wyznaczania ustawienia miednicy, jak i przyczepów mięśni czy więzadła pachwinowego. Kolejną jest guzek łonowy na centralnej części ciała, niedaleko spojenia łonowego przy drążku i dysku, który tutaj występuje. Tutaj mamy więzadło pachwinowe, które przyczepia się od kolca biodrowego przedniego górnego do guzka łonowego, które również będzie ważnym punktem orientacyjnym, zarówno do diagnostyki, jak i do terapii. Panewka miednicy i głowa kości udowej. Pamiętajmy, że będzie mniej więcej w centralnej części okolicy pachwinowej. Otwór zasłonowy. Tutaj naszym punktem odniesienia będzie mięsień smukły, idący przyśrodkowo. Najlepszym dojściem będzie dojście od strony grzbietowej, prowadząc palec w stronę otworu zasłonowego. Będzie to ważna struktura do odnalezienia zarówno nerwu zasłonowego, jak i tętnicy zasłonowej. Kolejne to żyła, tętnica i nerw udowy. Idąc od wewnątrz, mamy pewną zasadę IWAN. IWAN od strony przyśrodkowej, V jako vein, czyli żyła, A od nazwy arteria, czyli nieco bocznie będzie tętnica udowa i N od nerwu udowego, który będzie jakby najbardziej bocznie w tej okolicy. Najczęściej będziemy szukali tego w środkowej części więzadła, okolicy więzadła pachwinowego, poprzez tętnicę udową, która jest najlepiej wyczuwalna i najmocniej tętni. Tak więc będzie to nasz punkt orientacyjny. Nerwy biodrowo-podbrzuszny, biodrowo-pachwinowy, płciowo-udowy i skórny boczny uda. Nimi zajmiemy się w dalszej części szkolenia, gdzie będziemy szukali wszystkich głównych ich wyjść, punktów referencyjnych, przebić razem z głównymi tętnicami. Kolejną jest krętarz większy, czyli będziemy szukali go po bocznej stronie kości udowej jako punkt orientacyjny, razem z kaletką krętarzową, która będzie występowała nad nim pod warstwami mięśniowymi, która zapobiega tarciu tych struktur. Kolejną strukturą będzie struktury, które leżą po tylnej stronie, czyli kolec biodrowy tylny górny, który znajduje się tutaj, jest najbardziej uwypukloną częścią na miednicy. Stanowi punkt zarówno do analizy postawy ciała, ustawienia całej miednicy, jak i jest przyczepem wielu struktur więzadłowych. Kolejną strukturą jest guz kulszowy, czyli najbardziej uwydatniona struktura na tylno-dolnej części miednicy, na której każdy z nas siada. Tam jest również kaletka, która przy zapaleniu, kaletka kulszowa, może dawać dolegliwości bólowe tego miejsca. Kaletka biodrowo
łonowa czy biodrowo-grzebieniowa będzie tutaj z przedniej części między stawem a mięsiem biodrowo-lędźwiowym. Teraz te punkty pokażemy na osobie. Zaczynając od przodu, pierwsze najbardziej wyczuwalne struktury to kolce biodrowe przednie górne. Pamiętajmy, że nieco w dół i przyśrodkowo będziemy mieli kolce biodrowe przednie dolne. Z reguły będą nieco bardziej tkliwe, mniej wyraźne w palpacji, ale można zawsze zapytać pacjenta, czy czuje tkliwość czy wrażliwość tutaj tych miejsc. No, a więc tutaj już wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Kolejną strukturą, już, jeżeli już mamy obydwa kolce biodrowe, są guzki łonowe. Powolutku w obszarze podbrzusza ześlizgujemy się, aż poczujemy strukturę kostną, aż poczujemy kości łonowe. Minimalnie bardziej od linii centralnej będziemy mieli obydwa guzki łonowe. Teraz wyznaczając sobie linię od kolca biodrowego przedniego górnego do guzka łonowego, będziemy widzieli przebieg więzadła pachwinowego. Mając okolice więzadła pachwinowego, staramy wyznaczyć się linię środkową. I tutaj wyczuwamy tętnienie. Będzie to tętnica udowa. Nieco przyśrodkowo będziemy mieli żyłę udową, bocznie nerw udowy. Pamiętajmy, że nerw płciowo-udowy również wychodzi w tej okolicy, jednak nieco bocznie od nerwu udowego. Czyli idąc od strony przyśrodkowej będziemy mieli guzek łonowy, środkowa część więzadła pachwinowego tętnicę udową, przyśrodkowo tętnicę żyłę udową, bocznie nerw udowy, jeszcze bardziej bocznie nerw płciowo-udowy. Pamiętajmy również o węzłach limfatycznych pachwinowych, które będziemy omawiali sobie w dalszej części szkolenia przy układzie limfatycznym i przy przedziałach wodnych. Kolejne nerwy, nerw biodrowo-podbrzuszny, biodrowo-pachwinowy, płciowo-udowy i skórny boczny uda, również będziemy omawiali sobie na części specjalistycznej dotyczącej struktur nerwowych. Kolejną istotną strukturą kostną orientacyjną jest krętarz większy. Tutaj znajduje się po bocznej stronie. Nad nim mamy dodatkową kaletkę krętarzową, która w przypadku zapalenia kaletki może być tkliwa. Dodatkowo zapalenie kaletek może dawać nam zwiększoną ciepłotę tkanek, którą możemy badać palpacyjnie lub nawet nieco odrywając rękę. Będzie to wrażenie takie jakby ciepłej troszkę chmurki powietrza, która się wydobywa. Jest oczywiście przez rozszerzenie naczyń krwionośnych i przez cytokiny prozapalne, które zwiększają średnicę naczyń i promieniowanie. A możemy odczuć to jako ciepło. Możemy zbadać ustawienie krętarzy względem siebie, tkliwość, pamiętając, ile struktur mięśniowych przyczepia się w tej okolicy. Kolejną kaletką, którą możemy badać, jest kaletka biodrowo-łonowa. Będzie również w centralnej części stawu. Pamiętajmy, że przechodzi ona między mięśniem biodrowo-lędźwiowym a stawem biodrowym. Niekiedy nawet łącząc się z nim. Tak więc dysfunkcje stawu biodrowego mogą wtedy w łatwiejszy sposób podrażniać kaletkę. Może być wyczuwalne większe ciepło. Kaletki są bardzo wrażliwe na kompresję. Tak więc każda kompresja w tej okolicy będzie wywoływała dosyć silny ból. Kolejnym obszarem zainteresowania jest tylna część miednicy i tutaj zaczynamy od kolców biodrowych tylnych górnych. Przesuwając się po talerzu biodrowym w dół, dochodzimy do najbardziej wystających punktów kostnych. Są to kolce biodrowe tylne górne. Od razu możemy sprawdzić, czy ustawione są symetrycznie względem siebie. Idąc jeszcze niżej w dół, zahaczając się głębiej pod struktury mięśniowe, dochodzimy do guza kulszowego. Jest to istotna struktura ze względu na ilość
mięśni, które się tutaj przyczepia, ilość więzadeł, jak również kaletkę kulszową, którą tutaj mamy. Będzie ona dawała często bóle przy siedzeniu. Przy kompresji u pacjenta może wystąpić wtedy ból.